Szklanka Show. Przysnęliśmy trochę, to chyba trzeba panowie przyznać. Od momentu, kiedy słyszeliśmy się ostatni raz, wydarzyło się bardzo dużo. Joanna Jędrzejczyk straciła pas, Marcin Tybura zmierzył się z Fabrizio Werdumem, wrócił GSP do klatki, a Bisping zdążył zawalczyć dwukrotnie zresztą przegrywając. To między innymi tematy dzisiejszej Szklanej Szczęki Show, to odcinek numer 362. Jak zwykle w stałym, niezmiennym, jakże dobrym składzie Marcin Jabłoński, redaktor naczelny MMA Rocks przy jednym z mikrofonów. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Jacek Adamczyk przy drugim. Kłaniam się. I trzeci z Rocksów w tym gronie to ja, Krzysztof Skrzypek się nazywam. Kłaniam się nisko, zaczynamy. Szklana Szczęka Show. Panowie, w momencie, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy przed mikrofonami, Joanna Jędrzejczyk jeszcze była mistrzynią UFC, w tej chwili nie jest, choć jak sama mówi, Rose Namajunas w zasadzie tylko opiekuje się jej pasem. Faktycznie to waszym zdaniem rzecz tymczasowa, że to jest to zejście z tronu tylko na moment po tym, co pokazała w klatce? Marcin. No tak naprawdę ciężko tutaj tak naprawdę coś kategorycznie stwierdzić z uwagi na to, że no, po pierwsze sama walka trwała bardzo krótko, nie trwała pełnego dystansu, natomiast tak zastanawiałem się nad tymi słowami Asi i myślałem, czy jakby bardziej w cudzysłowie uprawniona jest do tego typu stwierdzeń z uwagi na to, że ta walka trwała krótko, jakoś tam się nie rozwinęła, czy może gdyby ta walka trwała pełen dystans i przegrałaby to na punkty, czy bardziej wtedy? No tak naprawdę nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Nie ukrywam, że to mam gdzieś tam jakiś taki problem z tymi słowami Asi. Wyglądało to dość w taki sposób, ten przebieg walki, jakby to jednak była taka walka do jednej bramki. To prawda, no, trwała zbyt krótko, żeby to tutaj bardzo roztrząsać. Natomiast widać było, że Asia po prostu nie jest w stanie złapać dystansu w ogóle. Gdzieś te ciosy pruły powietrze. Rose Namajunas bardzo dobrze pracowała na nogach, była niesamowicie przygotowana. Wydaje mi się, że ten lewy sierpowy to był cios po prostu przygotowany na Asię, bo to weszło dwa razy. Były dwa knockdowny i po tym drugim knockdownie już skończyła Asię na ziemi, więc tak naprawdę ciężko tutaj stwierdzić. No, też jakby jesteśmy mądrzy po tym, co się stało w oktagonie i wcześniej żaden z nas, myślę, nie dopuszczał do głowy takiego scenariusza. No, ja byłem absolutnie spokojny, nie myślałem, że to się w taki sposób potoczy. Myślałem, że to będzie po prostu kolejna przejażdżka. Wiadomo, Rose jest bardzo twardą dziewczyną. Stawiałem tutaj, że potrwa to pełen dystans, ale Asia wygra każdą z rund. No, cały czas można powiedzieć, w pewien sposób jestem zaskoczony. No, bardziej tą taką w pewien sposób nieporadnością, którą było widać u Asi, kiedy już jakby doszło pewnie do niej, że to nie idzie, że nie może złapać tego dystansu, że jakoś w ogóle nic się nie klei i jakby tym jestem cały czas zaskoczony, ten szok trzyma mnie dalej, można powiedzieć. Jacek, a nie masz wrażenia takiego, że właśnie może to było zbyt wcześnie, żeby tę walkę właśnie jakoś tam racjonalnie osądzać, czy bardzo obiektywnie, bo nie każdy z zawodników od razu w ten swój rytm wchodzi. Ja się też mówiła, że tego dystansu nie mogło złapać, wejść w tę walkę jakoś bardzo dobrze. No i po prostu zanim, że tak powiem, obie złapały wyrównany rytm, no to Rose złapała swój zdecydowanie wcześniej, no i właśnie dlatego się skończyło. No a z drugiej strony nie przegrywa tylko ten, kto nie walczy, więc takie coś zwyczajnie, no, statystyka mówi, że się kiedyś w karierze zdarzyć musi. To prawda, ja tu się zgodzę z Marcinem w tym, że faktycznie takiego scenariusza chyba nikt nie przewidywał, bo mogliśmy zakładać różne wydarzenia, mogliśmy zakładać chociażby podobny przebieg wypadków jak w tej drugiej walce z Claudią
Gadeliu, kiedy rzeczywiście ona też rzuciła wszystko na jedną szalę i też próbowała przełamać Joannę, to się nie udało. Tutaj ja myślę, że też to jest dobre spostrzeżenie. Ona była świetnie przygotowana na ten jeden dobry cios, miała świetnie przygotowaną tą kombinację na Joannę. Dwa razy zastosowała to samo i myślę, że to też dodatkowo wypatrzony był ten bardzo istotny element. To znaczy, jeśli Joanny się nie wywróci, nie pokona na początku, to potem będzie już bardzo ciężko z nią wygrać. Ale tam jeszcze ja sobie przypominam rozmowę z Joanną, którą gdzieś przeprowadziłem tuż po tej walce. I ona wspomniała tam o jakimś jednym błędzie, który został popełniony w trakcie przygotowań. Tego błędu już teraz ma nie być. Ona nie chciała mówić, o co chodzi. W każdym razie rozmawiając, nie wiem, czy takie było wrażenie tych, którzy też tą rozmowę widzieli. Ja odniosłem takie wrażenie jednak mimo wszystko, że do końca chyba nikt nie wie w 100%, co się tak naprawdę wydarzyło wtedy w tej klatce i co tak naprawdę o tym zaważyło, o takim, a nie innym przebiegu. Bo teraz tak patrząc na to z perspektywy, można się było zastanawiać, ja nie chcę tych analogii szukać, wiemy, do której walki gdzieś tam wszyscy nawiązywali, zostawmy te analogie, bo ja myślę, że to jest zupełnie inna historia, jeśli chodzi o Joannę i Ronda Rousey, to są zupełnie dwie różne zawodniczki, zupełnie jakby z innego pnia się wywodzą, zupełnie z innego miejsca znalazły się, weszły w tą czołówkę, znalazły się w tej czołówce, więc mimo, że gdzieś tam pewnie jakieś historie, no można byłoby stawiać ze sobą, to są zupełnie dwa różne etapy MMA, zupełnie dwa różne etapy w UFC. Więc tak, kwestie reklamowe, kwestie tej popularności, kwestie tych różnych innych dodatkowych gdzieś tam spraw, które przy okazji Joanny zaistniały. Ona oczywiście całkowicie odrzuciła, że to mogło mieć jakikolwiek wpływ, że ona zawsze jest trenerem, zawsze się przygotowuje, więc tym bardziej tutaj te wszystkie elementy no nie składają się w jakąś jedną z, dla mnie brzydko mówiąc, nie składają się do kupy. Ja nie myślę sobie tak, dużo jest teraz w Joannie, tak jak możemy to zobaczyć, tego co było wcześniej, takiej teoretycznie naturalnej radości, naturalnego takiej pewności siebie, ona, to co wspomniałeś, mówi, że ten pasem opiekuje się tylko Roz. I tak naprawdę, myślę, odpowiedź, czy faktycznie coś się rzeczywiście zmieniło, czy to jest kwestia tego, że faktycznie, no też powiedzmy sobie szczerze, jakiś czas minął i ona już nie jest tą samą zawodniczką nawet w momencie, kiedy zdobywała pas, to rozstrzygnie nam kolejny pojedynek. Ona twierdzi zdecydowanie, że kolejną walkę, którą dostanie w UFC, to będzie walka o mistrzowski pas, bez względu na to, kto ten pas będzie posiadał, a więc możemy tutaj spodziewać się oczywiście walki o pas gdzieś tam jeszcze w międzyczasie. Obrony przez rozmachu nas oczywiście tego pasa, to jest sprawa oczywista. I wtedy tak naprawdę będziemy znali odpowiedź, czy faktycznie był to wypadek przy pracy, czy faktycznie to był jakiś jeden zły moment, czy faktycznie wtedy po prostu Joanna dała się zaskoczyć Roz tym, że ona tak świetnie była przygotowana na ten dobry start, na ten dobry cios, na te dobre kombinacje, na ten dobry początek, jak na to wypatrzenie gdzieś tam, no jakieś niedoskonałości Joanny, przecież wiadomo, że wszyscy mamy jakieś tam swoje wady, także ta mistrzyni nasza UFC też gdzieś tam posiadała. Czy po prostu coś faktycznie się zmieniło, no i to tak naprawdę będzie tutaj decydujące. Ja nie pokuszę się w tym momencie, przepraszam, bo zawsze wydawało mi się, że jeśli Joannę można pobić, to może jest takie dość spojrzenie no, proste, ale mnie się wydawało, że w stójce przynajmniej nie będzie można w taki sposób z nią wygrać, jak to zrobiło właśnie Roz na Mahunas. Nie zakładałbym nigdy czegoś takiego. Oczywiście w sporcie, w MMA szczególnie, trudno mówić, że czegoś się nie zakłada, prawda? Wiemy doskonale, ale mimo wszystko. I to było zaskakujące, więc ja myślę, że tak, żeby to wszystko, jak to się ładnie mówi, żeby 2 plus 2 dało nam 4, to trzeba poczekać na tą drugą walkę i wtedy będziemy mieli chyba wynik jasny. Wtedy poznamy prawdziwy rezultat tego wszystkiego, co gdzieś tam się wydarzyło w życiu Joanny, po przenosinach, po zmianie klimatu, po zmianie także jej statusu, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, no ona awansowała bardzo wysoko. No tak wielkiej gwiazdy w MMA, jeśli chodzi o te wszystkie gdzieś tam dodatkowe również kwestie, tak znanej postaci w świecie MMA, nie mieliśmy do tej pory nigdy i to jest też ogromna rzecz. Dodam tylko jedną rzecz, bo pewnie o tym jeszcze chwilę porozmawiamy, ale dla mnie jej nominacja na sportowca roku jest jak najbardziej uzasadniona. To tak no wyprzedzając ewentualnie, wyprzedzając dalszą dyskusję, więc jakby tutaj no to wszystko myślę dopiero wydaje mi się jakiś jeden rozsądny wniosek i ewentualne podsumowanie tego, co się wydarzyło. To jest taka moja opinia. Będzie można napisać i stworzyć po tej walce Joanny po powrocie. Tak, ja tutaj jeszcze mam do dodania takie, można powiedzieć, dwa aspekty techniczne. I od pewnego czasu mam wrażenie, że Asia trochę zwalnia w swoich walkach. Chodzi mi tutaj głównie o pracę rąk, o szybkość zadawania ciosów.
Przypominam sobie, nie wiem, walkę z Karlą Esparzą, gdzie te ręce były niesamowicie szybkie i myślę, że od momentu, kiedy Asia przeniosła się do Stanów, nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, czy ktoś może z obserwatorów jeszcze to zauważył, ale jest coraz wolniejsza. Te ciosy są szybkie, są rażące, są zadawane z dużą intensywnością, natomiast nie jest aż tak szybka, jak była. Takie jest moje spostrzeżenie. A wiesz, ja tylko powiem tak, pozwolisz, wejdę ci w słowo, strasznie mnie wszyscy krytykują za to, że włażę w słowo, więc nie, bardzo zrobię, proszę. Zrobię to tylko raz. Natomiast zgadzam się z tobą w 100%. Nie chciałem się odwoływać do tego wątku trenerskiego, bo wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko to, jeszcze raz powtórzę, będzie można ocenić pewnie po tej walce. Zobaczymy, jak w tej krytycznej sytuacji oni wszyscy się tam razem w tym gronie odnajdą, ale zgadzam się z tobą tutaj, tylko tyle chciałem powiedzieć. Rzeczywiście myślę sobie tak, że coś tam się zmieniło, jeśli chodzi o technikę Joanny i to jest zdecydowanie widoczne. Tak, no ja po prostu widzę to, że straciła dużo na szybkości i myślę też, że zauważył to sztab trenerski Rose. Ona była bardzo, jakby szła cały czas za swoją taktyką. Widać było, że bardzo dobrze pracuje na nogach. Nie jest to praca polegająca tylko na przechodzeniu na boki. Było takie, można powiedzieć, w pewien sposób niestandardowe przeskakiwanie przód-tył, czego ja u zawodniczek wcześniej walczących z Asią nie zauważyłem i być może to spowodowało to takie zaburzenie, przez które Aśka nie mogła złapać tego dystansu i też wydawało mi się właśnie, że Rose od samego początku nastawiona jest na ten jeden mocny cios. Były tam jakieś może bezpośrednie prawe, ale widać było, że ta lewa ręka cały czas jest przygotowana i jak tak tylko było. Pewien przestój w tych atakach Asi, od razu był wyprowadzany ten cios, także i też trzeba powiedzieć, że on nie był nadużywany, bo czasem jest bardzo dobrze dobrana taktyka, ale przez to, że zawodnik bądź zawodniczka już jakoś na początku walki od razu pokazuje, co tak naprawdę chce robić, to tutaj Namahunas robiła to tylko wtedy, kiedy było trzeba i ze stuprocentową skutecznością, bo te ciosy były celne, dochodziły dokładnie do szczęki, idealnie trafiała w szczękę Asi, także to nie chodziło gdzieś po głowie, po uchu, idealne trafienia w szczękę, zarówno jeden, po którym był knockdown, zarówno drugi, jak po którym zakończyła się walka. Panowie, nie uważacie, że teraz powstał pewien problem, z kim Joanna Jędrzejczyk zestawić, no bo straciła pas, pewnie od razu walki, czy nie dostanie z powrotem rewanżu z Rose, żeby ten pas odzyskać. Rose pewnie gdzieś tam, choćby dla samego fermentu w kategorii, będzie lepiej zestawić z kimś innym, choćby na tę jedną walkę. No i co dalej z Janną? Znowu mielić to, co było już do tej pory, bo czołówka przecież jest dość wąska. Ale wiesz, oczywiście, no bo to jest to, co mówiliśmy. Ona cały czas podkreśla, że następną walkę dostanie o pas, więc ja nie wiem, czy rzeczywiście, no ja bym jej zaufał mimo wszystko i nie szukałbym teraz kandydatki do tego pojedynku, bo jeśli ona tak twierdzi, że rozmawiała z Dana White'em, twierdzi, że to było rzeczywiście gdzieś tam mocno poruszane w tych spotkaniach po walce, ja bym jednak tego tropu się trzymał. Oczywiście wszystko może się zdarzyć i wtedy ewentualnie będziemy na temat się, tak mi się wydaje, wypowiadać. Natomiast skoro ona ma, tak jak mówię, to jeszcze raz, sama zapowiada obiecaną walkę po powrocie od razu o mistrzowski pas, no to wydaje mi się, że to jest realne, tak? Tak, to ja myślę, że tutaj nie ma co szukać innej przeciwniczki dla Asi niż po prostu w momencie, kiedy Asia będzie gotowa, naprzeciwko niej stanie posiadaczka pasa, bo... Też mi się tak zdaje. Tak, bo nie wiemy tak naprawdę, czy Namahunas będzie chciała zawalczyć jeszcze przed powrotem Asi. Nie wiemy, ile ta przerwa potrwa. Natomiast no, jedno jest pewne, ze względu na to, jakby jaką gwiazdą w UFC jest Asia,
jak wielu ma kibiców, jak wiele zrobiła w tej kategorii wagowej, bo tak naprawdę to nie ma co jej umniejszać teraz, bo podpisuje się pod tym, co sama Asia mówi. Ona tę kategorię tak naprawdę zbudowała od podstaw, więc myślę, że wielką niesprawiedliwością byłoby, gdyby od razu po powrocie Asia nie miała szansy odzyskać swoje błyskotki. Myślę, że tak się stanie. Dobrze, że tutaj też Asia w pewien sposób nie jest zafiksowana na rewanż z Rose, bo mówi po prostu, że chce jako następną przeciwniczkę osobę, która będzie posiadaczką pasa i myślę, że tak się stanie. Jest ulubienicą Dana White'a, więc jak Dana tak obiecał, to myślę, że w jej przypadku akurat wywiąże to się tej obietnicy. Panowie, niedługo narodowo będziemy wybierać najlepszego sportowca Polski 2017 roku. Zadam infantylne pytanie. Na kogoż, panowie, będziecie głosować z całego grona? No, oczywiście, że na Asię. Ja myślę, że tak, że to jest sprawa chyba tutaj bezdyskusyjna. Te spory, które zawsze trwały przy okazji Jany, mi się to strasznie podoba, znaczy podoba mi się, może nie to, że mi się podoba, ale lekki uśmiech wywołują u mnie, bo tak, pamiętam jak zdobywała mistrzostwo i szła po ten mistrzowski pas i została mistrzynią, no to właśnie w tejże gazecie, bardzo szacownej i szanownej, którą kiedyś miałem okazję dowodzić, ale to były dawne czasy, pisano, że to jest w ogóle jakaś dziwna rzecz, bo na przykład w tenisie to nie wiadomo ile trzeba się narobić, a tutaj przyszła dziewczyna i od razu zdobyła pas i została najlepsza na świecie. No, ja powiem szczerze, to jest taka troszkę dla mnie też właśnie nielogiczna i troszkę też taka infantylna argumentacja, bo przecież Joanna na to, żeby w ogóle trafić do UFC, to troszkę jest specyfika dyscypliny, w ogóle to ciężko w ogóle cokolwiek porównywać. Musiała dużo się napracować, ileś tam walk stoczyć, była w Muay Thai mistrzynią, no tak naprawdę ta jej droga po ten mistrzowski pas, mimo że w UFC może krótsza niż wielu innych mistrzów, no jednak wcale nie była taka prosta i ona rzeczywiście bardzo wiele zrobiła w swoim życiu, w swojej karierze. To oczywiście nie to, że chce jej kadzić, ale po prostu no, obiektywnie trzeba na to spojrzeć, zasłużyła na to, zdobyła ten pas, wywalczyła go, pokonała mistrzynię i tak dalej. Tak samo jest teraz, słyszę opinie takie, że no, co to jest w ogóle za jakiś kandydat na sportowca roku, kiedy ona jedną wygrała, jedną przegrała w tym roku i to jest śmieszne. No nie jest śmieszne, dlatego że wszystkim bym życzył tylu walk wygranych i takich walk, nawet w tym roku, wygranych, przegranych, o taką stawkę, w takim splendorze i w takich okolicznościach. Przypuszczam, że gdyby polscy piłkarze nie wiem, dotarli chociażby, też to docierali, tak? Wiemy doskonale. I też umówmy się, no, życzyłbym podobnej rangi sukcesu im, żeby mogli go odnieść. Wybieramy wielu sportowców, wielu olimpijczyków, którzy też przygotowują się raz na 4 lata do swoich startów. Nikomu, broń Boże, nie chcę niczego umniejszać. Tylko mówię o pewnej specyfice, która jest w sporcie i nie można patrzeć na, moim zdaniem, na ten rok pod kątem tego właśnie, że wygrała, przegrała i to w tym momencie mamy tutaj taki remis, który nie pozwala jej w żaden sposób nawet być predestynowaną do tego typu nagrody. Absurd dla mnie zupełny. Ja wiem, i ona budzi teraz skrajne bardzo emocje. Przez swoje zachowanie ludzie mają jej za złe, ciągłe atakowanie, nagle stała się jakimś wrogiem publicznym dla niektórych w ogóle, że taka butna, że taka jakaś pewna siebie, proszę, pokarało. To też jest dla mnie absurd. To jest może temat na zupełnie inną dyskusję. Powinniśmy może zupełnie innego tutaj nagrać, zupełnie inną szczękę. Może raczej szczękę gadającą, a nie szklaną. O tym, jak co warto, a czego nie warto mówić. Generalnie niechęć do Janny w tym roku oczywiście też wzrosła, również w związku z tym, że przegrała tę walkę, to chyba takie polskie jest trochę, ale też chyba naturalnie, tylko u nas to występuje, więc też zostawmy, nie wnikajmy w te szczegóły, jeśli chodzi o samo to, że jest naszą reprezentantką. Podsumowując, dla mnie jak najbardziej jest to uzasadnione i myślę, że ona zasłużyła na to w tym roku, bo poza wszystkim innym, pamiętajmy o tym, że nawet jeśli chodzi o olimpijczyków, u nich jest troszkę inaczej, tak? Zdobywają medale, wtedy automatycznie gdzieś tam są do tej listy dodawani. Tutaj medali nikt nie rozdaje, tutaj są to oczywiście mistrzowskie pasy, ale kto z Polaków miał wcześniej pas UFC i miał okazję go stracić? Kto z Polaków walczył w takich walkach? Kto z Polaków był tak wielką gwiazdą, jeśli chodzi o ten sport gdzieś tam za oceanem, jak Joanna Jędrzejczyk? Jeśli wybieramy najlepszego, ale też najpopularniejszego sportowca, umówmy się, bo to nie są wybory nie tylko tych super najlepszych. To najlepszy, najpopularniejszy sportowiec, taki plebiscyt i Joanna Jędrzejczyk, to jest jakby, wydaje mi się, znak równości tu zdecydowanie postawiony. Ja bym to tylko skwitował tym, że porównywać Joannę Jędrzejczyk i naszych piłkarzy, to
powinien chyba tylko Stanisław Lem. Tak, no jeszcze... Bajki robotów. Tak, ja tutaj może nie będę już wracał do tego, co powiedział Jacek, bo myślę, że bardzo dobrze zaargumentował to, dlaczego dobrze się stało, że Asia znalazła się jako kandydatka w tym plebiscycie. Ja myślę, że jeszcze trzeba podkreślić to, że musimy być wdzięczni Asi za jej dokonania, które pozwalają na to, żeby znalazła się w tak szacownym gronie kilkudziesięciu sportowców, pośród których wybrany zostanie ten najlepszy polski sportowiec z 2017 roku, bo wydaje mi się, że jest to cały czas pewien proces, można powiedzieć, cywilizowania naszego sportu MMA, ponieważ co prawda jakby świadomość w społeczeństwie, jeśli chodzi o MMA, jest już dosyć duża, natomiast dzięki takiej osobie jak Asia, dzięki jej sukcesom i nawet temu charakterowi, który jest dość kontrowersyjny i nie wszystkim się podoba, możemy docierać z naszym sportem do nowych odbiorców, do nowych ludzi. I każdy to ważne. Janusz siedzący na kanapie przegląda na pewno tych kandydatów. Ci kandydaci są publikowani zarówno w gazecie, jak i w telewizji. Można oddawać głosy na nich. Także ja widzę tutaj duże pozytywy i myślę, że gdyby nie osoba Asi, to nie mielibyśmy swojego kandydata w tym plebiscycie, bo tak naprawdę zerknijmy na rok 2017, no można powiedzieć, że nikt tak naprawdę nie wyróżnił się aż tak bardzo, żeby mógł zostać nominowany do tej nagrody, a jednak splendor tej najlepszej zawodniczki na świecie, walczącej w najlepszej organizacji mistrzyni świata, no myślę, że to pozwoliło na to, że jakby możemy zrobić krok do przodu i cały czas pokazywać to nasze MMA tym nowym odbiorcom, którzy mogą się do tego sportu przekonać. No to cóż, panowie, tym chyba możemy zakończyć i czekamy na oficjalne ruszenie głosowania, bo przypomnę, że ono jeszcze nie ruszyło, to jeszcze chwila do tego. Na razie mamy sportowców nominowanych, na których będziemy mogli te głosy oddawać. No a na kogo oddawać, to chyba wszyscy wiemy. Szklana Szczęka Show. Panowie, druga z tych wielkich walk z polskim nazwiskiem, walka niestety również przegrana, ale myślę, że walka, której wstydzić się absolutnie nie powinien, czy wręcz nie może, to Marcin Tybura, który stanął na wysokości zadania i stoczył naprawdę dobry pojedynek z Fabricio Werdumem. Miał być Mark Hunt, okazało się, że to jednak na Fabricio Werduma, na tego wirtuoza parteru, na tym stanęło. No i pojedynek, po którym Werdum mówi: ja teraz chcę walki o pas, tak więc to też jakby pokazuje, jak on sam polskiego ciężkiego tutaj poważa i że to jest faktycznie duży szacunek. Jak wy widzicie ten występ i gdzie on teraz Marcina Tyburę będzie plasował? Jacek, zaczynaj. Może ja nie będę poruszał już kwestii samego tego pojedynku konkretnie, bo to chyba nie ma co wracać do tej walki, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż oczywiście tam jeszcze jakieś kwestie pewnie można byłoby rozważyć, bo też ona pokazywała, w jakim momencie jest teraz Marcin Tybura, pokazała, w jakiej sytuacji się teraz znajduje, jakie postępy ewentualnie zrobił. Ja jestem pod wrażeniem ogromnym w ogóle całościowo tego, co Marcin Tybura osiągnął, jeśli chodzi o tę drogę, którą przebył od momentu, w którym najpierw trafił do M1, został tam mistrzem, potem wylądował w UFC. To jest... Pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy troszkę na ten temat tutaj sobie. Ja pamiętam, że w ogóle jak poruszany był temat Daniela Mirańczuka chociażby, no oczywiście to są zupełnie różni zawodnicy, też z innych jakby zupełnie wywodzą się gdzieś tam korzenie, jeśli chodzi o to MMA, o UFC, też w innych momentach i w innych sytuacjach trafiali do tej organizacji. To
pamiętam, że jeśli chodzi o Daniela, zawsze mówiono, no dobrze, no on tam wygrywa, przegrywa, tylko że jakby nie widać w nim takiego postępu, który gdzieś tam byłby uzasadnieniem do tego, żeby jeszcze mu kolejne szanse dawać. Oczywiście możemy się spierać, czy dobrze, czy niedobrze, że on w Polsce nie zawalczył, ale to jakby inna kwestia. Podziękowano Danielowi. Ja myślę, że Marcin Tybura jest właśnie takim zawodnikiem, na którego będzie się dalej stawiało. To tak mówimy po porażkach, już drugiej porażce, jakby ktoś powie, no tak, znowu się zachwycają. On przegrał, Polak przegrał, a oni tutaj go chwalą. Ale to nie ma za co karać się, tak mi się wydaje. No, po pierwsze już sam fakt, że Marcin Tybura najpierw miał walczyć z Markiem Huntem, a potem walczył z Fabricio Werdumem, pokazuje nam, w którym momencie on teraz jest. To znaczy wybiera się z nazwisk ludzi naprawdę topowych cały czas. To nie jest tak, że oczywiście wiadomo, no Mark Hunt czy Fabricio Werdum to są ludzie z tej starej grupy. Kiedyś o tej wadze ciężkiej rozmawialiśmy. Mówię o starej grupie, w tym sensie, że to jest jakieś tam pokolenie zawodników tej kategorii ciężkiej, które pewnie ma być zastąpione przez tych młodych wilków. Pytanie jest takie, czy to już teraz, czy to jeszcze za chwilę. Fabricio Werdum pokazał walką z Marcinem Tyburą, że jeszcze może nie do końca w tym momencie, ale też z drugiej strony pokazał Marcin Tybura, że ten moment nadchodzi bardzo, bardzo szybko i że to wcale nie jest powiedziane, że gdyby do tej walki doszło powiedzmy za rok, czy gdyby do tej walki doszło nawet za pół roku, kiedy Marcin Tybura dalej będzie miał czas w taki sposób się rozwijać i tak się przygotowywać, bo naprawdę ja jestem pod dużym wrażeniem, jeszcze raz to podkreślę, jakie on robi postępy, mimo że on przecież nigdy nie był zawodnikiem, który oczywiście no miał swoje braki, tak jak każdy zawodnik, ale który gdzieś tam w jakiś specjalnie nie kulał jakoś ogromnie w jakimś tam aspekcie tej walki, tak, że można byłoby się czepiać tak bardzo mocno. To kto wie, jakby ta walka się skończyła. Tutaj było widać, oczywiście nie dyskutujemy z tym, Fabricio Werdum był lepszy od Marcina Tybury i w tym momencie rzeczywiście jeszcze okazało się, że to jest za nie ten moment, może troszkę za wysokie progi, ale Marcin Tybura jest na dobrej drodze ku temu, żeby już całkiem nie za długi czas znów dostać podobną szansę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą o Marcinie Tyburze tutaj rozmawialiśmy, już go wychwalaliśmy i to jest nasza wielka nadzieja, moim zdaniem, jeśli chodzi o UFC. Ja nie twierdzę, że on będzie mistrzem UFC w wadze ciężkiej, bo jednak no tutaj jednak to trzeba bardzo mocno się nad tym napracować, chociaż też nie twierdzę, że nie będzie, prawda? Bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast on w tej czołówce jeszcze trochę posiedzi i jeszcze trochę tam namiesza i choć teraz widzimy bardzo mocny nacisk na to, żeby chociażby gdzieś tam Francisa Ngannou wypchnąć, no szuka się tych młodych, to też o tym już rozmawialiśmy. Kotkuje się w tej wadze ciężkiej o tyle, że ta świeża krew tam jest bardzo potrzebna. To właśnie bardzo dobrze, jeszcze raz to podkreślmy. I ta walka też pokazała, że to wcale nie był zły trop, jeśli chodzi o szefów UFC, o matchmakerów, żeby na tego naszego Marcina Tyburę postawić. Jeszcze raz powtórzę, no przegrał tą walkę, ale tak jak powiedziałeś, Krzysztof, no tu nie było wstydu, tu naprawdę, no zresztą ufmy się, no gdyby ktoś jakiś czas temu powiedział, że jeszcze niedawno z mistrzem będzie walczył Marcin Tybura, mistrzem wagi ciężkiej, że to będzie walka, po której no nie będzie można, prawda, ze wstydu gdzieś tam głowy spuszczać, no to by się pewnie niektórzy popukali w czoło, a tu proszę bardzo. I rzeczywiście, no to, co powiedzieliśmy, kto wie, może w przyszłym roku w tej plebiscycie na najlepszego sportowca znajdzie się również Marcin Tybura, bo jeśli dalej to będzie tak wyglądało, to ma to ogromne szanse. Ale żeby było fantastycznie móc zagłosować i na jedną, i na drugą osobę faktycznie. Marcin, jak ty to widzisz? Gdzie może się twój imiennik teraz znaleźć w tej rozpisce, w tych rankingach? Ponieważ przecież on nie wypada z czołówki. On jakby porwał się na kogoś, kto jest od niego rankingowo zdecydowanie wyżej, kto aspiruje do pasa jeszcze w tej chwili. No i jakby no tutaj ciężko go ganić, czy jakby odbierać mu za tę porażkę. Jak najbardziej. Ja muszę szczerze powiedzieć, że po obejrzeniu walki nie schodził mi uśmiech z twarzy. Byłem bardzo zadowolony, byłem wręcz, można powiedzieć, szczęśliwy z tego, jak zaprezentował się Marcin. Śmiałeś się z porażki, jakie to polskie. ja mu to powiem. Tak szczerze mówiąc, już wracając do poważnej dyskusji, to rzeczywiście Marcin pokazał ogromną dojrzałość. Pamiętajmy, że jakby Marcin no, zdecydowanie nie wywodzi się ze sportów uderzanych. Pamiętamy te początki kariery Marcina, gdzie większość swoich walk rozwiązywał w parterze i do niego dążył. Także widzieliśmy tutaj ogromny, naprawdę przeogromny postęp. Przede wszystkim spokój w tej stójce. Marcin się nie podpalał. Wydaje mi się, że był dobrze przygotowany taktycznie. Trzeba było się przygotować na ten mocny, silny tajski clinch
Werduma z tymi kolanami, z tym, co się dzieje zaraz po rozerwaniu tego klinczu, bo tam Brazylijczyk bardzo dobrze wie, co robić zaraz po tym. No o ile jeszcze po walce z Andrzejem Arlowskim mogliśmy mieć pewne wątpliwości co do tego, jak Marcin sobie poradzi na tym dystansie pięciorundowym, bo już w takiej prywatnej rozmowie Piotrek Jedeniewski mówił mi o tym, że jeśli chodzi o samą kondycję, to Marcin stoi naprawdę bardzo dobrze, ale tam tą walkę ustawiło to obrotowe kopnięcie, po którym Marcin nie mógł się za bardzo nawet wyprostować, nie mówiąc już o łapaniu pełnego oddechu. Tak tutaj widzieliśmy coś, przez co ja przecierałem oczy ze zdziwienia, bo mieliśmy pojedynek w wadze ciężkiej, toczony całkiem niezłym tempie, jak tak. Na przykład. I on był świeży w piątej rundzie, tak? To było dla mnie niesamowite. No, patrząc jakby na przebieg całej tej walki i patrząc, jak zachowywał się w stójce, jak był spokojny w pozycjach parterowych, kiedy bronił obaleń, tak jak mówię, nawiązywał momentami tą wyrównaną walkę w stójce i plus ta kondycja. Mamy naprawdę niesamowity materiał na bardzo dobrego zawodnika. Ja myślę, że w przeciągu najbliższych 2 lat Marcin zadomowi się w pierwszej piątce rankingu UFC, jeżeli dalej to będzie szło w tym kierunku. Pamiętajmy, że dopiero co Marcin zagościł w Stanach Zjednoczonych, postawił wszystko na jedną kartę. Widzimy już, jak wygląda postęp w tych pierwszych przygotowaniach w teamie Jackson Link, także no, ręce składają się do braw. Naprawdę nie wiem, czy tutaj możemy złe słowo powiedzieć na Marcina. Może jakby nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że brakowało takich zrywów, takich momentów, kiedy Marcin pójdzie za ciosem, kiedy jakaś kombinacja. Bo wydaje mi się właśnie, że dzięki temu Werdum wygrał. Potrafił kilka razy w ciągu rundy jakby pójść za ciosem, uderzyć tą kombinację, zrobić to troszeczkę szybciej. Marcin miał 2 okazje, gdzie weszły te high-kicki jego firmowe, no ale jakby trochę przespał. Dalej stał na środku oktagonu, wymieniał ciosy. No też jakby o klasie Marcina świadczy to, jak Werdum podszedł do tej walki, wcale nie stosował tempa. Widać było, że był mocno skupiony, skoncentrowany. I z takim szacunkiem do przeciwnika. Także jak na walkę ciężką, to była dość dobra walka. Myślę, że po tej walce możemy stwierdzić, że naprawdę, jeżeli to dalej będzie szło w tym kierunku, to oprócz tego, że Marcin nie jest już bardzo dobrym zawodnikiem, to będziemy mieli jego jeszcze długo z niego pociechę i to w czołówce wagi ciężkiej wersji. Jacek, a myślisz, że faktycznie Werdum to już jest moment na, albo to w końcu jest moment i ostatni na walkę o pas, bo to wiesz, nie jest już młody człowiek, to jest fighter 40-letni, oczywiście fighter doskonały. No i pytanie, czy to właśnie nie jest moment, kiedy jeżeli walczyć o pas, no to teraz, zanim te wszystkie atrybuty z wiekiem zaczną odchodzić. To jest pytanie, jak tak naprawdę będzie wyglądał plan na tą wagę ciężką do końca i ostatecznie, to znaczy, czy będziemy tutaj chcieli poznać jakiegoś nowego mistrza, który w tym momencie no, przyniesie tą zmianę, tą jakąś tam nową jakość i wtedy ewentualnie na przykład ze starym mistrzem się go zestawi. Ja nie ukrywam, że taki scenariusz wydaje mi się bardziej prawdziwy, bardziej realny do przeprowadzenia, to znaczy, że jeszcze nie teraz Fabricio Werdum. Raczej nie tak, że powiedzmy ewentualnie on dostanie szansę i gdyby się udało kogoś da mu się takiego, kto ten pas ewentualnie będzie próbował mu odebrać, zakładając teoretycznie, że ten pas trafi w jego ręce znów. Raczej tutaj spodziewałbym się próby zmiany tego mistrza, ale właśnie w wykonaniu kogoś no, nowego, młodego, raczej takiego, kto wzbudzi jakieś tam dodatkowe emocje i wtedy na przykład dołoży mu się do pierwszej obrony.
ochrony na przykład temu ewentualnemu nowemu mistrzowi Fabrizio Werduma. Myślę, że poczekamy na jakiś pojedynek o mistrzowski pas wagi ciężkiej bez Werduma, to chciałem powiedzieć. Szklana szczęka show. A propos tych nowych i starych mistrzów, to w międzyczasie, kiedy Szczęka się nie pojawiała, pojawił się z powrotem w klatce ten ze starych mistrzów. Jeden z mistrz, który od razu na tron wrócił. 4 lata, panowie, trzeba było czekać, żeby znów Georges'a St-Pierre'a w klatce UFC zobaczyć. Bardzo czekaliście na tę walkę, czy brzmiało to troszeczkę jak taka pieśń przeszłości, że wróci, nie wiadomo do końca w jakiej formie. Jak to widzicie, panowie? Marcin. Ja to sobie wróciłem. Marcin, zaraz tylko pozwolę, ja sobie wróciłem, wiesz, wróciłem sobie, ty mówisz o pieśni w przeszłości, ja sobie wróciłem King Bruce Lee Karate Mistrz, wiesz, tak sobie wróciłem i się okazało, że się potwierdziło. To by się zgadzało, jak najbardziej. I się potwierdziło, rozumiesz. Także tu akurat byłem zadowolony w oczekiwaniu Franek Kimono i tu George Sarpier nie rozczarował mnie. Tak bym powiedział. A Marcin, ciebie? To jak najbardziej nie rozczarował, z tym, że no, ja widziałem ten powrót no, naprzeciwko może innego rywala, nie Bispinga. I tyle, no. A tak to poza tym to cieszę się, że mogłem go dalej oglądać, bo no, wrócił, nie rozczarował i pokazał się z bardzo dobrej strony. Nie było widać żadnej rdzy. Był naprawdę ten stary, dobry St-Pierre wrócił. Myślę, że był dużo świeższy niż w ostatniej walce z Hendricksem, bo tam, jak pamiętamy, było dość sporo kontrowersji na temat tego wyniku walki. Natomiast myślę, że tutaj no nie było wątpliwości, no kto tę walkę wygrywa, nawet przed tym skończeniem. No widać było te stare jego triki w postaci tych Superman Punchów, stare dobre zapasy, aczkolwiek widać też, że w tej stójce, w walce właśnie z zawodnikiem, który słynie z dobrego boksu, tutaj mowa oczywiście o Bispingu, no, pokazywał się naprawdę z bardzo dobrej strony, jak widzieliśmy, potrafił podłączać Bispinga, no i koniec końców dzięki właśnie tej grze stójkowej doprowadziło to do szczęśliwego dla Kanadyjczyka końca walki. A co dalej w takim razie, bo nie oszukujmy się, Michael Bisping nie jest najlepszym z mistrzów UFC, jakiego moglibyśmy sobie tutaj w historii zobaczyć, tak więc no pytanie, czy to nie było takie przetarcie, znaczy ciężko mówić o przetarciu przy walce mistrzowskiej oczywiście, ale nie oszukujmy się, że w tej kategorii są lepsi od Bispinga. Jacek. Właśnie, to jest spór o tą kategorię wagową, czy on będzie w tej kategorii, czy będzie w innej, to cały czas te rozważania trwają. Ja tak naprawdę zastanawiam się, czy rzeczywiście to nie będzie tak, że tu będzie próba znalezienia po prostu mu rywala, tak? Czyli kogoś, to co mówisz. Ja oczywiście można polemizować, no wiadomo, Michael Bisping to był po pierwsze bardzo zaskakujący mistrz, to co wspominałeś, w tym wielkim panteonie, może nie osoba, która reprezentuje rzeczywiście jakieś największe umiejętności, ale też z drugiej strony no, był mistrzem i tego mu się nie odbierze i tego nikt nie przekreśli. Mistrzem, który ten pas zdobył w sposób niepodlegający dyskusji. Co będzie dalej, zobaczymy. Ja myślę, że sam do końca St-Pierre tego jeszcze nie wie. Te wszystkie dywagacje, które teraz trwają, tak naprawdę niczego nam nie mówią o tym, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Rozmowy pewnie będą toczone tutaj bardzo, bardzo mocne i zaawansowane z szefami UFC. Myślę, że to będzie walka rzeczywiście z kimś, powtórzę się może, ale z kimś, kto ma po prostu rzeczywiście nazwisko i ta kategoria wagowa, może przesadzam, ale będzie tutaj jakby trochę drugorzędną sprawą, bo zresztą była przy tym powrocie w jakimś sensie. Szukano też dobrego miejsca na ten powrót GSP po tej no, walce, która no, cały czas gdzieś tam pozostaje w głowie. Ja oczywiście jako jakiś tam sympatyk ogromny GSP, czekałem na to, ale też w pełen niepokoju, czy to znowu będzie, no, jakby tu nie patrzeć na to, ten nudny George St-Pierre, bo tak w pewnym momencie takie można było odnieść wrażenie, on już troszkę gdzieś tam faktycznie sprawiał wrażenie człowieka, który jakby troszkę jest zmęczony tym wszystkim, a jeszcze po tej walce z Hendricksem, cała ta historia, ja mam wrażenie, że on się po prostu obraził i rzucił zabawkami, stąd pomysł na tą emeryturę wtedy był przejściową na szczęście.
Generalnie myślę, że tu będzie szukanie, bo po prostu jeszcze raz to powtórzę nazwiska. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, żeby teraz wykorzystać ten potencjał, który w nim tkwi, bo pamiętajmy o tym, że to była osoba, która szczególnie w Kanadzie wybudziła ogromne emocje. Sportowiec roku, jeśli już o tych sportowcach roku tu rozmawiamy, osoba, która przyciągała ogromne rzesze kibiców. I pewnie będzie chodziło o to, żeby ten potencjał marketingowy wykorzystać. George'a Sampiera, skoro on znów pojawił się w klatce. No to może brutalnie brzmi, ale tak mi się wydaje. I ktoś usiądzie, podliczy sobie, zobaczy pay-per-view, spojrzy i wtedy George Sampier dostanie rywala, który będzie gwarantował przyzwoite dochody i przyzwoite pieniądze, które będzie można dzięki jego walkom po prostu zarobić. Marcin, myślisz, ja że uważam... długo będziemy się cieszyć w ogóle jego walkami? Wiesz, to też nie jest młody człowiek, to jest człowiek, który wraca po długiej przerwie, ma 36 lat, tak więc no nie jest w topowym tym momencie swojej kariery na pewno. Tak, to tutaj wszystko zależy od tego, w jakim celu GSP wrócił. Czy wrócił z uwagi na to, że brakuje mu trochę pieniędzy i jakby no, zaznaczył, że to jest taki powrót, w którym zależy mu na tej kasie i potrzebuje takich walk właśnie z Bispingiem, z jakimiś nazwiskami i niekoniecznie chce się mierzyć z tymi dzikami, które zajmują czołowe miejsca w rankingu kategorii jego dla niego najbardziej odpowiedniej, czyli i półśredniej. Bo no jednak spójrzmy na to w taki sposób, chociażby jakby GSP miał zmierzyć się z Luke'em Rockholdem, no to dysproporcja w warunkach fizycznych będzie naprawdę bardzo duża. No krótko mówiąc, ja uważam, że miejsce GSP jest w wadze półśredniej, tam są bardzo ciekawe pojedynki i myślę, że kolejnym starciem Kanadyjczyka powinna być walka o tytuł wagi półśredniej z Tyronem Woodleyem. Tutaj może sobie zostawić ten pas wagi średniej. Mamy mistrza tymczasowego Roberta Whittakera i tak jak wspomniałem, no dla niego moim zdaniem najodpowiedniejsza jest ta kategoria półśrednia. I, no wiele się zmieniło przez te 4 lata, kiedy nie walczył. Są tam, można powiedzieć, nowe wyzwania, nowe twarze. No, parę też starych, prawda? No też, no, też to tak, wszystko. Też, tak, może tak. Tutaj, też to może gdzieś tam się pojawić. No, się, no, trudno teraz przewidywać, czy miałby walczyć z Zemianem Mają chociażby, ale są tam jakieś rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, są wyzwania, które też można byłoby zaryzykować i które można byłoby mu tam gdzieś rzeczywiście podrzucić. Tak, to wiadomo. Bardzo by mnie interesowało starcie chociażby z Darrenem Tillem. To jest ta nowa twarz. No właśnie, tylko czy on się na to zdecyduje, to jest pytanie. No dokładnie, chodzi o to, żeby jakby określił tym swoim kolejnym wyborem tak naprawdę po co wrócił. Czy właśnie wrócił po pieniążki, czy wrócił po to, żeby jednak znów zasiąść na tronie tej swojej kategorii wagowej, bo widać było, że to i ówdzie jest za szeroki, to nie jest jego miejsce. No właśnie, a sam Michael Bisping, jak uważacie, czy to była walka, która coś nam mówi o tym, no właśnie, czy on wrócił do szeregu, bo jak mówiliśmy, tym mistrzem najlepszym z najlepszych, no przecież nie był, czy może to już też jest po prostu zwiastun nadchodzącego końca kariery i tyle, Jacek? No to jest takie pytanie, ciężko też tak właśnie gdybać. Znaczy, na pewno błędem było, ja tu się zgodzę stuprocentowo, zresztą sobie rozmawialiśmy jeszcze zanim ta dyskusja rozgorzała na dobre oficjalnie, na temat tego, co mówił Joe Rogan, zresztą nie tylko on, wiele osób to podkreślało. No troszkę taki ruch dość zaskakujący, tak jakby sugerujący, że sam Michael Bisping wie, że ten czas go goni i że tego czasu za wiele nie ma. Mało czasu, króca bomba, jak to mawiali klasycy. I rzeczywiście trzeba coś z tym fantem zrobić. Porwanie się teraz na ten pojedynek, bardzo szybki, z Kelvinem Gastelumem, no to totalnie nieudany ruch z jego strony. I ja myślę, że to jest też kwestia tego, że tak jak w przypadku GSP pewne uwarunkowania istnieją, które pewnie po wybraniu kolejnego rywala, po zestawieniu go, dadzą nam odpowiedź, czego tak naprawdę szuka teraz GSP i co ewentualnie gdzieś tam jest jego priorytetem, to troszkę tak samo jest z Michaelem Bispingiem. Ja nie wiem, czy ta utrata pasa także w jego wypadku jakby gdzieś tam
czy on nie ma tego świadomości, że tak naprawdę on już więcej raczej na takie zaszczyty nie ma co liczyć i szuka teraz po prostu też swojego miejsca gdzieś tam w UFC. Ja myślę, że jeśli chodzi o Michaela Bispinga, ty zapytałeś, czy to jest bliżej końca, czy to jeszcze jakieś ewentualnie tutaj czeka go jakiś kolejny wielki splendor. No podsumowując to wszystko, co zrobił Michael Bisping, te wszystkie jego perypetie, pamiętamy i te związane nie tylko czysto sportowe, przecież te jego jakieś tam zdrowotne kwestie, oko, nie oko, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam zaistniały w przypadku jego kariery i to, że on teraz zajął się, bo tak trzeba powiedzieć, czyli coraz mocniej się zajmuje komentowaniem i tym byciem ekspertem, jeśli chodzi o UFC, to może wszystko gdzieś składać się w taką całość, która na przykład gdzieś nam w przyszłym roku da odpowiedź taką, że Michael Bisping już jeśli chodzi o sportową karierę, no to on ją pomalutku kończy i zaczyna się zajmować tym, co chociażby zrobił Brian Stan, czyli po prostu będzie komentatorem, będzie jedną z tych postaci gwiazd UFC, ale już siedzących po drugiej stronie za mikrofonem. Myślę, że do tego to trochę zmierza. Ja wam powiem, że dla mnie w ogóle Michael Bisping jako mistrz UFC to jest jakiś chichot losu, a sprawcą tej historii, która nigdy nie powinna się wydarzyć, jest po prostu głupota dwóch zawodników. Pierwszą głupotą wykazał się Anderson Silva, a drugą głupotą wykazał się Luke Rockhold. No może jakby dość ostro potraktowałem Anglika, ale po pierwsze nigdy go nie lubiłem. No to już jest wystarczy, wiadomo. Tak, po drugie jakby jego umiejętności jakby nigdy mnie nie przekonywały i można powiedzieć w 2013-2014 roku no nigdy bym nie powiedział, że jest. No to ogóle, nikt by nie powiedział, to prawda. Tak, jest w ogóle szansa na to, żeby on gdzieś był przymierzany do pasa, no bo wiadomo, jest zawodnikiem szczekającym dużo, trash talk i tak dalej, może nakręcić publiczność do walki, jak najbardziej w tym się sprawdza, ale absolutnie nie ma umiejętności na to, żeby być mistrzem UFC. No, trzeba prześledzić jego karierę i cofnąć się o kilka lat, no wiadomo. Wygrał z Kangiem Lee, z zawodnikiem, który no, nie do końca był takim pełnoprawnym zawodnikiem MMA, na pewno nie był w 100% przekrojowy. Przegrał następnie z Luke'em Rockholdem, potem wygrał z CB Dolowayem, co gdzieś tam jakimś wielkim sukcesem nie było. Następnie trafiła się taka bardzo wyrównana walka z Thalesem Leiteszem, którą no, ja gdzieś tam można powiedzieć dość kontrowersyjnie, ale punktowałem dla Brazylijczyka. Potem jakby pierwsza głupota jego przeciwnika, czyli Anderson Silva, który go znokautował, ale poszedł się tylko na kratkę. Tak. Tylko, że tam też trochę, wiesz co, tutaj głupota, ale też troszeczkę to tak jakby ta niejasność samych wydarzeń w klatce, tak? I tego, że... Znaczy, no niejasność tak... tego, co sobie Anderson Silva myślał, tak? No więc, no więc właśnie, bo sędzia nie zakończył tej walki, no więc to... No tak, po prostu zamiast pójść i go dokończyć, to... zostawił to w rękach sędziów, którzy no koniec końców i słusznie, tak, wypunktowali tą walkę na korzyść Anglika, no ale został ten Bisping w tej walce znokautowany, tak. Kolejna walka to Luke Rockhold, który całkowicie go zlekceważył i nadział się po prostu jak dzieciak, ale myślę, że to sroga lekcja dla Luke'a Rockholda. I myślę, że on jest właśnie głównym sprawcą tego kichotu losu. No i potem w momencie, kiedy Bisping już dzierżył ten pas mistrza, to była jakaś taka powłoka ochronna, ponieważ w momencie, gdyby, jeżeli dobrze pamiętam, na tamten czas taki prawowity pretendent stanął naprzeciwko niego w oktagonie, to by go po prostu zmienił, bo był nim żołnierz Boga, znany Kubańczyk. Myślę, że po prostu stałyby z tego Bisping nie wyszedł. No i trafiła się no, ten
w cudzysłowie wielki rewanż po tym H-bomb z Danem Hendersonem, który moim zdaniem, to wtedy głośno mówiłem, Dan Henderson wygrał. No od tego czasu, od tamtego czasu Bisping nie walczył, były jakieś tam kontuzje, jakieś kolano. No i mieliśmy tą, krótko mówiąc, z dupy walkę z GSP, gdzie raz tego GSP wycofywano, wrzucano kogoś innego. Potem tak, bo to ma swoją historię, to prawda. No, tak, od dłuższego czasu już było pierwsze zapowiedzi, nie wiadomo było na której gali, nie wiadomo było kiedy, ale już było face to face. Już go tam GSP od alkoholików wyzywał. Było, to prawda. Tak, no tutaj po prostu widać było, że w pewien sposób UFC, ten Bisping jako mistrz 8-4 był przez pewien czas potrzebny, no ale absolutnie jakby nie powinien nigdy nim się stać, tak jak wspominałem na początku. No może to są dość ostre stwierdzenia, ale w żaden sposób ten zawodnik, jeżeli chodzi o swoje umiejętności, nie przekonuje mnie aż taka, żeby myśleć o nim poważnie w kategorii mistrza prawie do tego UFC. No to taki sam chichot losu, w jakim znany Fernando został mistrzem KSW, tak? Ja się pochichotaliśmy w związku z tym sugestywnie. To jest prawda, dlatego ja mówię, według mnie Michael Bisping, znając swoje miejsce w szeregu i szukając jakby rozwiązania, zdecydował się na tę walkę z Kevinem Gastelumem, zaryzykował jeszcze raz, tym razem, w sensie zaryzykował taki, że no a nuż, myślał sobie, tu coś mi się uda jeszcze zdziałać, nie zdziałał nic, Kevin Gastelum tutaj rzeczywiście w ogóle nie ma dyskutować, co? Ja myślę, że to jest jednak schyłek Michaela Bispinga. Myślę, że dla niego miejsce, mówię, za mikrofonem, jako komentatora, jako tego takiego bardzo kontrowersyjnego byłego zawodnika, który będzie te swoje ostre sądy wygłaszał, ale już zupełnie w innej roli. A z tym Luke'iem Rockholdem tylko jeszcze na koniec to powiem tyle, że rzeczywiście myślę, że on go po prostu tak zagadał i tak go przegadał, że się zasłuchał w nim ten Luke Rockhold i gdzieś tam jeszcze brzęczałem w uszach te wszystkie głupoty wygadywane przez Bispinga, co spowodowało to jego jakąś dziwną, jakieś dziwne zastopowanie wtedy w klatce. Dla mnie to jest w ogóle niebywałe, bo ty mówisz tutaj o tym, że oczywiście ja się zgodzę, no został mistrzem, jakby też, no może można powiedzieć, czy był przypadkowym, nie wiem, czy UFC są przypadkowi mistrzowie, na pewno niespodziewani, tak bym to powiedział. Natomiast dla mnie w ogóle samo w sobie było to, że właśnie z Luke'iem Rockholdem, to dla mnie było nie do pomyślenia. To ja sobie w ogóle mogłem sobie wyobrażać, ale Luke Rockhold, żeby akurat z Michaelem Bispingiem, to przyznam się szczerze, to było szokujące. No to poczekamy w takim razie i zobaczymy, czy Bispinga będziemy oglądać, czy raczej słuchać, kiedy już za mikrofonem siądzie, co pewnie się wyjaśni stosunkowo niedługo. Szklana Szczęka Show. Takie pytanie. Bellator i turniej wagi ciężkiej to World Grand Prix. Jakie uczucia w Was budzi? Bo ja powiem szczerze, w pierwszej chwili zobaczyłem te nazwiska. Mówię, kurde, fajne walki się szykują, dobre nazwiska, dobrzy zawodnicy. A później sobie przypomniałem, że to nie jest 2007, tylko 2017 rok i te nazwiska już niekoniecznie gwarantują takie walki, o jakich w pierwszej chwili pomyślałem. Przypomniałem sobie ostatnie poczynania Fiodora, przypomniałem sobie, cóż się działo z Chelem Sonnenem i resztą tej ekipy. No i właśnie, odgrzewany kotlet, czy stawianie na to, że jednak ci starzy wyjadacze coś jeszcze pokażą, Marcin? Rzucę takim fajnym sucharem. Dawaj. Może wyjdą w czepkach chłopaki na basenie, bo będzie pewnie sporo pływania. Po prostu... Herakles za suchara roku, ja stawiam, jest twój. Tak, nie no, trochę taki szyderczy uśmiech na twarzy widać u mnie z tego względu, że no Frank Mir, Chelsonen, Matt Mitrione, Rampage, tak, no Ryan Bader. To są jakby pierwsze pytanie, który to jest rok? Jakby to są ludzie, którzy no gdzieś tam wsławili się swoimi walkami, tym ile dawali nam przyjemności, kiedy oglądaliśmy ich walki, no ale to już było dawno, dawno temu i no, cały czas ta polityka Spike Force no nie podoba mi się, polega na tym, żeby odgrzewać te stare już
można powiedzieć, w pewien sposób nie nadający się do zjedzenia kotlety, no ale można powiedzieć, że gdzieś tam po tym, jak te walki się odbędą, no to sięgnę do tego, żeby zobaczyć skróty, bo będzie mnie to zastanawiało, będzie mnie to interesowało, jak bardzo ci zawodnicy pływali w klatce. Tak, no niewątpliwie tutaj wydaje mi się, że Ryan Bader jest faworytem tego turnieju, ponieważ to jest zawodnik, który no, można powiedzieć, w pewien sposób to była jego decyzja, żeby przejść do Bellatora. Jest to zawodnik na pewno, który nie jest jeszcze u schyłku swojej kariery, plasował się w samej czołówce wagi półciężkiej w UFC, więc no, tutaj wszystko wskazuje na to, że to on powinien tutaj tych wszystkich staruszków pozamiatać. No, gdzieś tam jeszcze można myśleć o King Mo, natomiast z tego co pamiętam, gdzieś tam na galach w Japonii coś tam sobie przegrywał i nie można powiedzieć, żeby był w najwyższej formie. No, on zresztą z Ryanem Baderem spotka się już w pierwszej rundzie tego turnieju, tak więc tej przeprawy nie będzie miał najłatwiejszej. Jacek, a nie masz wrażenia takiego, że to jest trochę jak UFC 200, gdzie też był zachwyt, jak super, jakie świetne nazwiska, a później okazało się, że to była jedna z bardziej smutnych gal, jakie przyszło nam pewnie pod banderą UFC oglądać. No bo wie panowie, panie dzieńku, to tacy młodzi strasznie jesteście, tylko myście chcieli tych młodziaków i młodziaków, starych to już do kosza. Nie, no ja powiem tak, przepraszam, ja może jestem trochę z innego pokolenia, jeśli chodzi o te zainteresowania i ja jestem bardzo zadowolony z tego turnieju. Oczywiście zgadzam się, że to jest trochę może i odgrzewany kotlet, ale ja kotlety po pierwsze bardzo lubię. Po drugie, jeśli chodzi o zestawienie Fiodora z Frankiem Mirem, dobrze, może powinniśmy cofnąć się w przeszłość, wtedy to byłby wielki hit. Dla mnie cały czas jest to wydarzenie, ja już zostałem za to potraktowany bardzo obsesowo przez młodych zawodników, łącznie z Kamilem Przymuszowskim na popularnym portalu społecznościowym, który zaczął mnie tam okładać kijami i brzydkimi słowami, że się podniecam głupotami. Ale jeszcze raz powtórzę, ja jestem starszy człowiek i mnie się to podoba. Więc to jest pomysł, to jest, wiecie co, takie trochę granie na sentymencie moim zdaniem. Ja powiem tak, gdy do Polski przyjeżdża Deep Purple, to ja robię wszystko, żeby to Deep Purple pójść, chociaż ci panowie ledwie na nogach się trzymają. I mam wrażenie czasami, że im tam wkładają różne rzeczy w spodnie, żeby oni się nie powywracali, tak żeby tak jak te kołki stali, jeszcze tymi gitarami mogli wywracać i przy tych mikrofonach nie potracili tchu. To samo jak przyjeżdżało tutaj ACDC, to goniłem z walonym jęzorem i tłumy ludzi przychodziły na Stadion Narodowy, żeby to zobaczyć. Mówimy trochę bardziej o Marley Rodowicz, nie? No wiesz co, ale Marley Rodowicz to nie ten klimat, no. Ja mówię, że myślę, że jeśli chodzi o pewien rodzaj klimatu, to jednak rockowa muzyka bardziej pasuje. No Marylka Rodowicz i MMA, powiem ci szczerze, nie do końca mi się komponuje. Ale myślę sobie, no, że to jest właśnie ta gra na tym sentymencie, na czymś, co gdzieś tam zawsze w człowieku siedzi. To Marcin tutaj bardzo fajnie podsumował, mimochodem twierdząc, że no oczywiście słabe to jest, ale on sobie tam zajrzy, może ewentualnie zobaczyć, jak oni tam pływają. I o to chodzi, myślę, w tym wszystkim. Czy to będzie takie, czy to będzie inne? Wiadomo, że zawsze to jest ten pomysł Scotta Cockera. On gdzieś tam kiedyś, pamiętamy doskonale, jeszcze w Strikeforce robił turniej wagi ciężkiej z zawodnikami, którzy byli topowi totalnie, tak? I to byli zawodnicy wtedy rzeczywiście bardzo wysoko oceniani. To jest troszeczkę ta kwestia, jak rywalizować z UFC na tym rynku, no bo ci najlepsi teraz de facto już są w tym UFC. Wtedy z tą wagą ciężko bywało, pamiętamy różnie i te nazwiska tam rzeczywiście robiły wrażenie. Pomijmy fakt, że wtedy nie było zady i też można było się podniecać różnymi sprawami. Teraz już by to pewnie inaczej wyglądało. Więc na pewien rodzaj jakiejś tam promocji swojej organizacji, na pewien pomysł sprzedania się i bycia troszkę innym, to myślę sobie, no jest to jakieś rozwiązanie. Oczywiście, no możemy się śmiać, wiemy, że Chersonen teraz wyprawia i w jakiej on jest formie sportowej. Quinton Rampage Jackson zresztą przedłużył kontrakt z Bellatorem, chociaż nie tak dawno walczył o to, żeby w tym Bellatorze nie być, ale myślę, że już w tej sytuacji, w jego wieku, też już machnął ręką i uznał, że nie ma co się dalej przepychać i dalej tu walczyć o swoje. Mówię tu oczywiście o tym ewentualnym znów powrocie kolejnym do UFC. Mamy to zestawienie Matta Mitrione z Royem Nelsonem, to też są ludzie, którzy gdzieś tam w UFC oczywiście rywalizowali, teraz już pewnie by tam się do końca nie tak dobrze odnajdywali. Tak, zgoda, być może jeszcze raz powtórzę, jest to odgrzewany kotlet. Dla mnie
dla osoby, która gdzieś tam w tym MMA troszkę gdzieś więcej pamięta, jest to o tyle atrakcyjne, że ja chcę tych ludzi zobaczyć sobie teraz i obejrzeć i myślę, że być może właśnie pod te sentymenty, pod te gdzieś tam dalsze jakieś, wcześniejsze jakieś historie związane z MMA, nazwijcie to staruszkami, pamiętającymi jeszcze dawne czasy, być może też to jest w ten sposób właśnie zorganizowane. To się może udać, to się może sprzedać, tak mi się wydaje i tylko po to zostało to zrobione. Wielka gęba będzie się darła, Rampage Jackson będzie też z łańcuchem właził, Fiodor wiadomo i tak dalej i to wszystko w tym klimacie gdzieś tam powinno być utrzymane, a że Ryan Bader może to wygrać, no to też pytanie, jak sobie z King Mo poradził. To są dwa i tacy ludzie, którzy faktycznie sportowo tutaj najwięcej powinni mieć teoretycznie w tym momencie do powiedzenia. Zresztą dzisiaj chyba czytałem, że Rory McDonald zgłosił swoją jakąś tam chęć zawalczenia, gdyby ktoś wypadł z tego turnieju. To też tam jakieś takie nazwisko, które gdzieś tam jest, pamiętamy, doskonale znane. Skądinąd, może niekoniecznie z wagi ciężkiej. No to tak mi się wydaje. Dla mnie jest to po prostu ciekawe wydarzenie. Faktycznie sportowo i w takim prestiżowym aspekcie, może nie najwyższej rangi, ale też pamiętajmy, że Bellator w ostatnim czasie i nie takie historie organizował, jeśli chodzi o te swoje najważniejsze wydarzenia i to im się po prostu sprzedawało i myślę, że to jest konsekwencja tych ostatnich ich realizowanych koncepcji, które podnosiły im oglądalność i przynosiły całkiem niezłe pieniądze od sponsorów. Ja powiem szczerze, trochę się boję właśnie tego, że też trochę nastawiam się tak jak ty, jak mówisz, że to są nazwiska, które nam się bardzo dobrze kojarzą. Ja też pamiętam, kiedy szalałem na walkach choćby, nie wiem, Marka Colemana, tak? Który robił fantastyczne rzeczy w Pride'zie i tych nazwisk typu Igora Wowczanczyna i tym jemu podobnych. I tu parę tych osób jest z tych czasów właśnie. Tylko trochę się boję tego, że jakby PESEL, który leci nieubłaganie, osteoporozy i inne tego typu historie, mogą już być po prostu widoczne i że będziemy chcieli zobaczyć tych, których bardzo chcemy zobaczyć i zobaczymy ich tak, jakbyśmy ich oglądać absolutnie nie chcieli. To jest trochę jak z takim świetnym starym filmem, który oglądasz i patrzysz, mówisz, kurczę, on był świetny w 80 którymś, ale dzisiaj to on już trochę trąci myszką i... Nie mów mi, że nie oglądałeś Gwiezdnych Wojen, nie czekałeś na Harrisona Forda po raz kolejny, no, nie opowiadaj. Nie no, oczywiście, że tak, ale to no, więc tak, widzisz. Tak, to są wyjątki takie bardzo, tylko bardzo... Harrisona Forda trzeba było już ubić rzeczywiście, ale z tego co słyszałem, on jeszcze w Indianie Jonesie powróci, także słuchaj, no wszystko jest możliwe. Ja i to jest, szczerze, myślę, w tym kierunku to wszystko idzie, myślę. Mam jeszcze jedno... Ja tylko powiem tak, no, wszystko jest fajnie, bo na pewno oglądalność będzie spora ze względu na te postaci, gdzieś tam się sięgnie pamięcią, przypomni sobie każdy z nas jakieś takie najlepsze walki w wykonaniu bohaterów tego turnieju, no to gdzieś tam może to się nakręca, ale wszystko pieprznie w momencie, kiedy zamkną się drzwi okrągłej klatki Bellatora i zobaczymy tych właśnie... Geriatrię. Tak. Michael i Phelpsów wszystkich, tak, którzy tam będą po prostu się słaniać na nogach. No może gdzieś tam jestem złym prorokiem, ale koniec końców wydaje mi się, że tego, do tego to się sprowadzi, bo większa część zawodników tego turnieju, no patrząc na ich ostatnie walki, no to ja jednak jestem realistą. No ja jeszcze tak mam taką jedną obawę propos starcia Fiodora Emelianenko z Frankiem Mirem. Ja Franka Mira miałem okazję poznać i zobaczyć na ACB w Gdańsku w lipcu tego roku i to jest przeogromne monstrum. Facet jest absolutnie wielki. Nie wiem, jak on tam sobie radzi w tej chwili z takimi rzeczami jak odporność tam na kolejne sekundy, które upływają i tak dalej, ale to jest jeden z największych ludzi, jakich w życiu widziałem, naprawdę. I tutaj zupełnie szczerze to mówię, a jako DJ z wieloletnim stażem widziałem wielu bramkarzy rosłych po różnych substancjach. Mir wygląda jakby ich starszy brat i teraz jakby patrząc na to, co z kolei Fiodor w ostatnich walkach wyprawiał, a właściwie to z nim wyprawiano raczej, to ja się naprawdę boję, że te walki będą się kończyć przez jakieś głupie kontuzje, przez jakieś nieszczęścia, które ludzi mniej odpornych, bo wiek, mniej odpornych, bo porozbijani przez sportową karierę, że to naprawdę może być niezbyt fajne i niezbyt sportowe, a bardziej kontuzyjne i takie względy mogą zadecydować i zepsuć nam to, co z sentymentu chcielibyśmy zobaczyć.
nie będę z wami polemizował, bo każecie mi teraz cielić się w rolę jasnowidza, czy to będzie fajne, czy to będzie niefajne. No na razie z mojego punktu widzenia ja uważam, że to warte jest wyczekiwania, gdyby ten pomysł nie wypalił, pewnie już nikt do niego więcej nie wróci. No ale to tak z drugiej strony, jak powiedziałeś, Frank Mir ogromny, Fiodor taki jest, jaki jest. A samo to zestawienie pewnie 10 lat temu byłoby mega hitem, a teraz jest po prostu wycieczką miłą, sentymentalną w przeszłość i ja się będę tego trzymał jako starszy, najstarszy w tym gronie. Amen. No to kto z nas ma rację, zobaczymy 20 stycznia, bo wtedy jest pierwsza z tych właśnie walk. Szklana szczęka. Show, show. To jeszcze nasze podwórko, gala w Legionowie, gala pod patronatem MMA Rocks, więc tym bardziej warto o niej słów kilka powiedzieć. Babylon MMA 2, zaczęło się to wszystko w sierpniu w Międzyzdrojach, teraz podwarszawskie Legionowo. Szymon Kołecki i Kamil Bazelak w walce w wieczoru. Jak widzicie w ogóle naszego medalistę olimpijskiego Szymona Kołeckiego? Też nie młody człowiek i swoje kroki pierwsze w MMA stawia. No trzy postawił, trzy udane jak na razie. No ja myślę, że na pewno jeśli chodzi o jakby o kwestie techniki, umiejętności i tak dalej, to dużo Szymonowi brakuje, natomiast jest to sportowiec z krwi i kości, który wyznacza sobie pewne zadania i jakby dąży do tego, żeby je zrealizować. No, sam oglądałem jedną z walk Szymona na gali w Łomiankach, jeżeli dobrze pamiętam. To pierwszy debiut, tak? To widać było po prostu, że jest to zawodnik z dobrym podejściem, z dobrą psychiką do tego sportu. Ponieważ krótko mówiąc, wpadł tam w swojego przeciwnika jak pitbull w kurę, widać było, że te zaciętość, ten głód rywalizacji i wtedy jakby uświadomiłem sobie, że jednak no na pewnym oczywiście poziomie do pewnego momentu tu Szymon może coś tam tutaj na naszym rynku zwojować. No, przede wszystkim to jest chyba taki wzór do naśladowania ogólnie jako sportowiec i myślę, że jest to jedna z tych osób, które wchodząc do tej naszej dyscypliny z zupełnie innego miejsca, no wniesie jednak więcej dobrego niż złego. Jacek? Przyznam się, że ja miałem możliwość przyglądania się i tym przygotowaniom Szymona, no, przyglądania się oczywiście nie codziennie, ale gdzieś tam tym przygotowaniom troszkę intensywniej i przed tą jego pierwszą walką i teraz przed tym drugim pojedynkiem, który przed kolejnymi pojedynkami, no jakby Szymon rzeczywiście to, co powiedział Marcin, jest mega profesjonalistą, to trzeba mu oddać. Czy on się do końca w tym odnajdzie, czy on się w tym nie odnajdzie, to sobie jeszcze to zobaczymy. Natomiast i ta pierwsza walka, wszystko to, co on gdzieś tam miał zaplanowane, no te treningi jego faktycznie sobie poukładał w taki sposób, żeby tutaj na tym starcie nie mieć do siebie żadnych pretensji. Pewnie, że ma braki ogromne i że to cały czas jeszcze jest zawodnik, który dopiero uczy się tego MMA, ale bardzo chce się go nauczyć i bardzo chce jeszcze w tym sporcie się pokazać. I myślę, że tak jak wszyscy tam gdzieś rozważamy, no to ma na to oczywiście szansę. Teraz kolejny pojedynek z Kamilem Bazelakiem. Zobaczymy, tak? No Kamil Bazelak, wiadomo jak jest traktowany, jak jest odbierany przez wielu kibiców tego sportu. No jest to kolejny etap, kolejny poziom i kolejny jakiś taki naturalny krok. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj bym mnie krytykował za to, że w takich, a nie innych walkach Szymon Kołecki się pokazuje, bo taka jest kolej rzeczy. No ale może do tych walk to jeszcze sobie tam za moment wrócimy pozostałych pojedynków, ale jeśli chodzi o Szymona, do tej gali, w tą galę wkomponowany ten pojedynek jest moim zdaniem całkiem nieźle. Pokaże nam tak naprawdę, w którym momencie Szymon Kołecki teraz jest, kolejny naturalny krok. No, można się oczywiście sprzeczać, czy z takim rywalem, czy to jest dobry rywal, czy to poważny rywal. Naturalnie chyba to się wszystko odbywa. Ta droga jest, jak dla kogoś, kto dopiero próbuje się odnaleźć w MMA, naturalną drogą i daje się, że w miarę właściwą.
Też pamiętajmy, no, Szymon Kołecki, to ja sobie przypominam jego drugi pojedynek z Wojciechem Balejko. I w tym pojedynku, no, Wojciech Balejko, no, też nie jakaś postać wybitna, jeśli chodzi o polski rynek MMA, ambitny zawodnik, ale też nikt, kto gdzieś tam, no, bardzo szczególnie się czymś wyróżnił, no, trafił w przypadku Szymona Kołeckiego na początku tej walki. Szymon Kołecki miał problemy, więc jest tak, że on rzeczywiście bardzo mocno pracuje nad tym, żeby coś poważniejszego w tym MMA osiągnąć i ten pojedynek nam pokaże tak naprawdę, w którym teraz miejscu jest, bo jednego nie można mu odmówić, tego, że bardzo, jeszcze raz to powtórzę, poważnie podchodzi do tego i chce jakoś tam w tym polskim MMA jeszcze zaistnieć. Marcin, no to przejdźmy do tych pozostałych walk, bo faktycznie ciekawie się to zapowiada. Łukasz Bieńkowski i Rafał Haratyk, waga średnia, starcie, które, no, wydaje się, że zelektryzuje publikę, bo tutaj na pewno w stójce będzie się działo bardzo dużo. No dokładnie, tutaj wspomniałeś o tym, że zelektryzuje publikę. Z tego, co pamiętam, to Łukasz Bieńkowski zaczynał swoją przygodę ze sportami walki właśnie w jednym z legionowskich klubów, czyli w miejscu, gdzie... Taekwondo przede wszystkim, tak. Tak. I tam ten sam klub jest Łukasz Jurkowski zresztą. Dokładnie, tam też na bodajże gali w Legionowie miał jeden ze swoich spektakularnych knockoutów. Także no, tutaj na pewno publika dopisze i będzie Łukaszowi kibicowała, natomiast Rafał Haratyk to na pewno jest zawodnik, który po tych swoich ostatnich porażkach, czy to w Afryce, czy z Marcinem Noruszką, będzie chciał pokazać, że jednak jest zawodnikiem tej polskiej czołówki, jeżeli chodzi o wagę średnią. Także na pewno tutaj można powiedzieć, że brawa za zestawienie tego pojedynku. To prawda, gdzieś tam wyniknęło to, jak niektórzy twierdzą, z tego, że jednak Damian Janikowski odrzucił Łukasza Bieńkowskiego jako swojego rywala na następne KSW, ale no, to pozwoli zobaczyć też kibicom tutaj z okolic Mazowsza Łukasza na tej najbliższej gali Babylon MMA. No, o ile tutaj Łukasz przygotuje się lepiej, jeżeli chodzi o kondycję, to będę spokojny o widowiskowość tego pojedynku, ponieważ widzieliśmy w niektórych walkach Łukasza przede wszystkim z Piotrkiem Wawrzyniakiem, że gdzieś tam to kulało. Też w ostatniej walce z Antkiem Chwileckim też to dawało sobie znać. Ta walka była taka bardzo, bardzo, bardzo na równo. Tam była jednogłośna decyzja, ale też można było dyskutować. No, Antek wcale nie był gorszy tak bardzo od Łukaszy. Tak, no przede wszystkim tam za dużo się w tej walce nie działo tak naprawdę. Głównie to tutaj panowie jakby bali się za bardzo zaryzykować i też, tak jak powiedziałeś, tutaj kondycja dawała sobie znać. No, Łukasz zawsze przedstawiony jest jako ten król knockoutów. Polski Wanderlei Silva, tak go nazwał właśnie Jules. Tak, mam nadzieję, że ta iskra Łukasza wróci. Z tego, co słyszałem, no, jest w bardzo dobrej formie i wręcz powinien zaskoczyć wszystkich tych, którzy będą zgromadzeni na hali w Legionowie, także no, pojedynek dobrze zestawiony rankingowo, fajnie to wygląda na papierze, zobaczymy, czy tym razem nie rozczaruje to w rzeczywistości. Tym bardziej, że Łukasz za często nie walczy ostatnio i tak naprawdę, no, z różnych powodów, oczywiście są różne przyczyny, się na to zdają, ale tak dość rzadko mieliśmy okazję oglądać, a był taki moment rzeczywiście, że bardzo wielkie nadzieje w nim pokładano i rzeczywiście wiele się po nim spodziewano, no więc teraz przyszedł moment, żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, a Rafał Haratyk, to bardzo nierówne te jego pojedynki rzeczywiście ostatnie i po dobrym okresie, potem ten 2016 rok, bo przypomnijmy, że Rafał Haratyk tak naprawdę w tym roku też nie walczył, różne tam były tego powody. On stoczył 3 walki w 2016 roku, to co mówiłeś, z Marcinem Naruszką. Zresztą tak na marginesie ta ostatnia jego porażka z Rikusem Duplessisem, którego
mieliśmy okazję bliżej poznać niedawno całkiem przy okazji tutaj przywiezienia go przed kolejną galą KSW, na której będzie występował. Też jestem bardzo ciekaw. No, dwaj zawodnicy, którzy jednak w ostatnim czasie jakby tak nie do końca potrafili dać odpowiedź, czego się możemy po nich spodziewać, to być może będzie to ta odpowiedź teraz wreszcie nam udzielona. Zresztą ta kolejna walka z karty głównej pozwoli, że nawiążę też od razu. Też bardzo ciekawa, myślę. No tutaj i Paweł Pawlak, którego zobaczymy w tej walce, i Adam Niedźwiedź, też, który gdzieś tam powrócił po jakimś okresie niebytu. Też ciekawa walka w kategorii, to będzie do 80 kg, tak? Tak, tu jest karta. Zostało wymyślone, no właśnie. Także to też, no ta karta główna bardzo ciekawa, jeśli chodzi o zawodników, którzy być może jeszcze gdzieś w wielkim świecie Paweł Pawlak gdzieś tam się zagubił w tym wielkim świecie, tak bym może powiedział. Adam Niedźwiedź do tego wielkiego świata aspiruje. Niezłe trzy pojedynki, jeśli chodzi o tą kartę główną, na pewno. A poniżej, w karcie wstępnej bądź w tych amatorskich, coś cię przyciągnęło bardziej niż reszta, Marcin? Tak, no na pewno osoba Kamila Oniszczuka. Oniszczuka, no właśnie. Jest to bardzo perspektywiczny zawodnik prowadzony przez Andrzeja Kościelskiego. Ma 3 wygrane na swoim koncie. Naprzeciwko niego stanie reprezentant Berkutu Arochionu Olsztyn, także tutaj poprzez duet trenerski z Olsztyna też możemy się spodziewać, że dobrze przygotowany Paweł przyjedzie do tej walki, także wydaje mi się, że to też może być takie fajne zaskoczenie, jeżeli chodzi o poziom tego pojedynku. No i oprócz tego gdzieś tam dobijający się do czołówki, do pierwszej dziesiątki wagi ciężkiej naszego rankingu Michał Orkowski. Też pierwszy raz będę miał okazję go zobaczyć na żywo, także myślę, że dobór zawodników jak na drugą galę jak najbardziej okej. Okay. Niestety o pozostałych zawodnikach z tej karty nie będę w stanie za dużo powiedzieć, no ale może fajnie zaskoczą podczas samej gali. No Marcin, ty już powiedziałeś, zdradziłeś się, że będziesz miał okazję obejrzeć to na żywo. Jacek, ty również? Widzimy się w Legionowie w sobotę? Widzimy się zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Co więcej można dodać? No, trzeba być i zobaczyć. Nie ma co tutaj specjalnie dyskutować. To polecamy. W sobotę w Legionowie, ewentualnie jeśli ktoś nie będzie mógł, to karta wstępna na Polsacie Sport i Polsacie Sport Fight, reszta już w kanale otwartym. Szklana Szczęka Show. Wszystko, co najważniejsze w krajowym i światowym MMA, przynajmniej w tym aspekcie naszych zawodników walczących na świecie, mamy, mam nadzieję, nadrobione. To, co przed nami, to też już zapowiedziane. No to nic, tylko pożegnać się i zaprosić na kolejną szczękę. To był odcinek numer 362. Marcin Jabłoński, Jacek Adamczyk, Krzysztof Skrzypek. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Szklana Szczęka Show.